Siemano wszystkim, z tej strony Polski Pingwin i dzisiaj na początku tego Jogboxa będę pokazywał różne fanarty przysłane do mnie przez was. Tyle fanartów teraz dostaję, że nie mogę jednego zrobić co odcinek, więc zrobię parę co odcinek, więc mam nadzieję, że te fanarty, chociaż co zrobić, żeby pokazywać, że bardzo doceniam i wszystkie zatrzymuję na komputerze, żeby potem pokazać ludziom i wiesz, dla siebie, bo bardzo fajne jest, bardzo przyjemne zobaczyć, ale pokażę wam teraz tutaj 3 lub 4 fanarty w tym odcinku, które ostatnio dostałem. Po prostu pierwsze 4 wybiorę z tutaj z listy, który mam. Mam tutaj teraz na ekranie, widzicie, Amari Sumikoto 2 wysłał mi tutaj ten fanart, bardzo ładny, rysowany chyba na komputerze w jakiś sposób. Kolejny tutaj teraz na ekranie, Aneta Gaming wysłała, oczywiście w cinemie czy coś zrobiła tu, ale bardzo ładny też, dziękuję ci bardzo. Tutaj mamy fajny tutaj na ekranie, tutaj Enderman nie trzyma i to jest od gościa Cypek, więc dziękuję ci bardzo Cypek. I następne, bardzo fajnie narysowane, chyba użyty inny obrazek i po prostu zmienione trochę z tego co widzę, jest od Clocks222, więc teraz macie to na ekranie, mam nadzieję, że podobały się wam zobaczyć, jakie różne style ludzie rysują i dziękuję wam wszystkie za te fanarty. Ale teraz myślę, że powinniśmy zacząć z naszym odcinkiem, więc gdzie skończyliśmy? Skończyliśmy tutaj. Tutaj znaleźliśmy malutkie miasteczko, jesteśmy dosyć daleko od naszego domu, ale znaleźliśmy to wesołe miasteczko tutaj. Znaleźliśmy też dużo drewna, Silverwood. Bardzo ważne Silverwood, bardzo ważne Silverwood. I mamy ten Silverwood, więc jest bardzo dobra sprawa. Wow, nice. Mamy ten Silverwood teraz i właśnie tego szukaliśmy. Ale nasz plan był, ponieważ tak ładnie wygląda, zobaczcie jak ładnie wygląda akurat. Czekaj, tam coś jest też. Tak ładnie jest dopasowany ten statek do tego miejsca, tak jakby taki port. Port dla tego miasta, bardzo ładnie wygląda. Czekaj, zobaczę kto tutaj jest. A, tak, ten kowal czy coś, nie wiem, nie wiem dokładnie co on tutaj robi. W ogóle go nawet nie ma. Chlebek ma, ale nie można go wziąć. Więc idziemy na statek. Statka zmountujemy od przodu. Pierw w sumie możemy tutaj iść na górę, ponieważ widzę... O, widzę go! KO! Nice! Widziałem gościa tam. Mamy łuk. Wtedy, kiedy akurat nie biorę ze sobą łuka. Okej, zjemy trochę, bo jeszcze jesteśmy głodni. Więc tutaj jest statek, wygenerował się ładnie. I będziemy się zbierać, żeby pokonać tych wszystkich bossów tutaj na statku. Znaczy ludzików. Problem jest taki, że oni na statku są bardzo silni. Bardzo silni. Więc musimy... musimy powoli chodzić. A, tutaj jest zajebisty... Fuck. Jakbym nie miał łuku, to by było... Oh my god! To było zajebiste miejsce, ale jak już jeden nie trafi, to będę miał przesrane. Chodząc w kółko, pozwalam, żeby ci, co strzelają z łuku, trafili we swoich. W tej chwili bardzo, bardzo dobrze mi idzie, że nikt mnie nie skrzywdził w ogóle. Że nie dostałem hita żadnego od jaksowego gościa. I... kurczę, nawet parę serduszek nie straciłem. To zajebiście mi się udało. Jeszcze jeden gościu. No, zajebiście mi się udało ich pokonać, muszę szczerze powiedzieć, że ostatnio, gdzie byliśmy na statku, to tyle... Zobaczcie, pozwolę jednego gościa, żeby mnie trafił. Zobacz, ile obrażeń zadaje. Wyobraź, i to jest żelazny, wyobraź sobie deaksowy. Więc nawet tyle, nawet nie dostaliśmy... Nawet... Uwaga, idzie, pum. Nie dostaliśmy nawet hita od żelaznego. Więc myślę, że bardzo ninja... Dzisiaj mam jakiś ten na ninjowate rzeczy. Byciem ninja... deaksowy. Mam coś dzisiaj na byciem ninja. Okej, z tego co pamiętam, mam nadzieję, że cały statek się nie rozwali. O, wiedziałem, że tutaj jest to pomieszczenie właśnie. Możemy przejść tutaj. Ponieważ te statki są podobne w budowli, jakby nie tak samo, oczywiście inne rzeczy w skrzynkach i tak dalej. Ale reszcie to... tarczy ma i już go nie ma. Tarczę ma, ale tarczy już nie ma. Nie był silny, pokonałem z moim mieczem, teraz znałem. Lodita, lodita, lodita.
tutaj jestem na statku i zabijam ludzi mieczem, mim mieczem. Mim czerwonym mieczem. Mój czerwonym miecz. A! Okej, okay, jest. What? A! Dziękuję ci bardzo za swoje. O, złoty gościu. Diaksowy, sorry. Na właśnie, na środku tutaj. O! Przepraszam, że wam przeszkadzam ze spaniu. Jednak jest różnica w budowli statków, bo takiej struktury w środku nie widziałem chyba ostatnio. Albo mi się myliło. Skrzynka? Nie ma skrzynek. Więc idziemy dalej. Nic tu nie przegapiliśmy. Tutaj przegapiliśmy, ponieważ... O, nie, może nie. Myślałem, że... A, tutaj są nasze skrzynki właśnie te. Wiedziałem, że będą gdzieś jakieś skrzynki z jedzeniem. Okej, nie tak super, ale okej. Teraz w dół. Uj, tutaj powinno ich być dużo. Więc tutaj możemy dużo życia stracić. Spróbuję ich ogarnąć wszystkich w jedną wielką kupkę, żebym mógł ich atakować wszystkich w tym samym czasie. O, jeden zginął z mojego fire damage. O, super. Myślę, że jeden powód, gdzie zadaję, ponieważ zadaję tyle obrażeń. O, już widzicie? Parę razy mnie trafili. Ponieważ nie szłem w kółko, nie robiłem mojego ninja styling. I już mnie prawie zabili i kręci mi się w głowie, king! O, jeez. Może to jest boss, dlatego gdzieś. Nie, nie ma. To nie jest kapitan. Nie rozpoznaję cię. Więc. Zakończeni. Okej. Okay. No, zakończyliśmy go i tego gościa też. I to chyba cały statek, co nie? Nie ma już skrzynek? Cały statek taki wielki, a ani jednej skrzynki ważnej? Z niczym? Żadne, wiesz, dobre itemy? Okej. Okay. Chcecie w taki sposób grać, tak? Okej. Prosty sposób na przejście. Zapamiętam ten też na następny raz. Zobaczymy, bo może ja tu... Nie, jeszcze przegap... O, no, myślałem, że jakieś przejście. Albo wyjście. Może coś przegapiłem. Zobaczymy na górze, może i faktycznie coś przegapiłem. Może z drugiej strony statka, więc... Tutaj. Pod tym, na przykład. Nie. Nie, raczej nie. Niczego tu nie ma, niczego... O, jesteśmy tutaj. Więc na górę! Na górę! Whoop. O, nice! Więc, znaleźliśmy to ładne miejsce. I tutaj, jednak, sorry, muszę uważać, bo zaraz zginę. Tutaj widzę, że rozmnaża się kolejne miasteczko. Zobaczymy, ile ich tutaj jest. 5. Halo? Może im sprzedam coś. W sumie to drewno bym zatrzymał na moje miasto. Nasze miasto. Ponieważ... brakuje nam właśnie w naszym mieście tego. Kościół mamy. Ciekawe, czy coś w tym mieście jest. Oh, yes! Moje święte drzewo. Znalazłem. W końcu cię, mój piękny. He. Tego szukałem dużo, więc będziemy wracać teraz na chatę. Na chatę. I będziemy tworzyć z naszych nowych bloków nasze maszynki, które będą zbierać... dzięki za to przedstawienie, kaczka. Będą zbierać cały taint i wyrzucać tego taint, że nawet nie istnieje. Więc to na domu! Domek jest trochę daleko, ale przynajmniej mamy wszystko zapisane. Co tu się dzieje? W wodzie jestem czy coś? Zbugowało się po prostu. Niebieskie drzewo? Nie, myślałem, że widziałem gasta. Okej. Więc idziemy. Wiesz co, teraz będziemy musieli naprawić nasz miecz. Chyba teraz jest dobry czas, żeby naprawić, skoro już jesteśmy, jesteśmy w trakcie podróży. Napraw. Wiesz. Ups. No. Zbieramy to i lecimy. Kryjówka. Powinno być kryjówka, ale jest S tam, nie wiem czemu. Ponieważ tak myślałem, że się pisze kryjówka pierw. Więc mam małą historię do opowiedzenia wam. Ponieważ będę... nice. Będę występował w teledysku. Tam teledyski, właśnie to jest moja taka, to co bym chciał robić, być aktorem, być różne, jeżeli nie wiecie, to teraz wiecie, to jest to co bym chciał robić, być prezenterem, aktorem, coś mniej więcej w tym stylu.
ogólnie to, co teraz dla was robię, to jest bardzo podobne dla mnie, więc ja to bym mógł robić do końca życia tą pracę. Ale oczywiście, wiesz, nie jest praca, która może udowodnić, że zawsze będzie. Więc na przykład jak będę miał 30-40 lat, nie sądzę, że będą ludzie mnie oglądać już na YouTubie. A jak będziecie, to możecie skomentować, ale wy już będziecie wtedy pracować i wszystko, więc naprawdę wątpię, ale zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Ale chciałbym się wciągnąć w jakieś aktorstwo, żeby mieć zapasową pracę na wszelki wypadek, jakby coś się stało, co nie? Wiecie, o co chodzi, ale na pewno. Czekaj, rzucimy to. Ale no właśnie, byłem na tym spotkaniu. I było tak, było zajebiście, było bardzo śmiesznie. Produkcja nie jest żadna, wiesz, żadna jakaś mega profesjonalna, ale była okej, była ciekawa. Więc, czekaj, rzucimy to tu, tak jak ma być. Zobaczymy, czy wszystkie nasze itemy nadal są. Mam nadzieję, są. Nice! Kolejne drewno takie, o super. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. O, i nawet mamy tutaj te, kolejne itemki, nie wiem skąd to się wzięło, ale... Mamy kolejne itemki tutaj. Czasami się pokazują. No, więc pojechałem do centrum Londynu, wiem, trochę daleko. Mieszkam w Anglii, jakby nie leciałem z Polski, jakby co mieszkam. Ja mieszkam w Anglii, dla tych, którzy nie wiedzieli. No, ale pojechałem tam parę godzin do centrum Londynu, żeby to nagrać. Więc dojeżdżam tam bardzo, wiesz, taka amatorska produkcja w sumie, ale bardzo fajna. Pokażę wam, dam wam link jak... Ups, to jest moje. Jak będzie gotowe, żebyście mogli obczaić, co robiłem, jak tam było i powiedzieć mi, czy myślicie, że... I czy dobrze robiłem. Ale co do tego... Czekajcie, muszę wrzucić tutaj szybko... czy się zmieści? Akurat, super. Więc czekaj, zanim coś zrobimy... mały problem mamy. Nieważne, pójdziemy w dół i ogarniemy problem. No, ale byłem tam i oczywiście to jest na taki grime teledysk, czyli taki, nie wiem, angielski grime, nie wiem czy wiecie, nie mogę tego bardzo wytłumaczyć bez, wiesz, byście musieli posłuchać, ale bardzo też dużo murzynów to robi, byłem samym białym tam, naprawdę samą białą osobą tam. Ale było bardzo fajnie, bardzo miły dzień, wiesz, nie było jakoś dziwnie i byłem takim, wiesz, występowałem jako gość, który biega, nie? Który biega przez park i nagle widzi, że ktoś został zastrzelony i wiesz, tak stoję nad ciałem i robię tam różne jakieś, wiesz, jakieś miny i no, tyle na moją część, nie? Zobaczymy jak wyjdzie. Ale wiesz, to nie było płatne jakby co, to nie są płatne prace w tej chwili, to jest raczej płacą, żeby tam dojechał i wrócił, więc nic nie zarabiam na tym, ale to jest bardzo fajne, ja bardzo lubię wychodzić i lubię takie rzeczy robić i tak, wiesz, teledyski, actingi różne, nie mam problemu, prezentować mogę byle gdzie na fotoshooty, czyli na zdjęcia, na sesje zdjęciowe też mogę iść bez problemu, na różne, wiesz, nieważne po co mnie potrzebny, na reklamy, wszystko, właśnie wszystko to już robiłem, ale jak byłem młodszy wtedy, jak zacząłem egzaminy, musiałem zatrzymać to mniej więcej, bo no niestety nie miałem już czasu, żeby to do końca, tak szczerze do końca robić. Ale wziąłem cię za to znów z powrotem, myślałem, czekaj, zrobimy tak, czekaj, będzie dwa klocki do trzech w środku, czyli to pozwoli nam na 10 i to na 20, nie wiem, wsadzimy po prostu 30, zobaczymy co się stanie. Bierzmy... Okej, zostawimy tak, niech się robi. No, ale były tam takie dwie starsze murzynki, ale nie mogę wam... Takie śmieszne, znaczy jedna taka śmieszna, taka wiesz, starsza, 48 lat, zaczęło gadać o, wiesz, perfekcyjnym mężczyźnie i że tam, wiesz, tam, jak to było, z Hiszpanii, mówię, ile ludźmi jesteś teraz, ona, o, dwa, mówię, aha, z dwoma chłopakami jesteś, on mówi, no, ale jest okej, bo jednego mało widzę, a ja tak, okej, ale wiesz, była z jej mężem przez ileś tam lat, chyba 17 lat i potem, wiesz, okazało się, że tam kłamał, czy zdradzał, czy coś, no to wiesz, zrozumiałe jest, że może tak czuję się teraz, że nie może znaleźć kogoś odpowiedniego, ale powiem szczerze, że
bardzo śmieszna była i mówiła, wiesz, tak, wiesz, bardzo flirtowna, bardzo śmieszna, ale taka, wiesz, przy kości, taka bardzo, bardzo fajna, fajny charakter miała. A taka druga była też taka młodsza, była około 30, wiesz, śmiała się dużo, po prostu, wiesz, taka głośna bardzo, ale bardzo, bardzo miłe, miłe panie, szczerze mówiąc. I ta jedna, wiesz, mówiła, że ma takiego jednego hiszpańskiego chłopaka i tak, wiesz, tak, wiesz, takim murzyńskim tonem, murzyńskim głosem, że wiesz, on wie, jak się opiekować dziewczyną, takie rzeczy, bardzo zajebiste, po prostu zajebiste była, że wiesz, że niby, i za, tak, wiesz, jak się obsługiwać dziewczyną, takie rzeczy robią, wiesz, nie aż tak, ale wiesz, mówiła, że wiesz, chodziło jej o seksie i różne, tak, wiesz, więc nie będę wnikać, ale bardzo śmieszna była i wiesz, tak zaczęła mówić takie śmieszne rzeczy, o, wiesz, lubi, jak widzi czarną osobę, jak idzie z białą, że mieszanka, ja akurat nie przepadam za czarnymi dziewczynami, nie są w moim typu, koleżanki super, ale żeby być z nimi to raczej, nie wiem, nie, po prostu nie są w moim typu, nie są w moim typu. Ja jestem z Klaudą i tak wiecie, że ona jest czarna, więc wiecie, jaka dziewczyna jest mój typ. Ale co do tego, czekaj, wsadzimy jeszcze jeden, no tutaj zostawimy, ponieważ potrzebujemy jeszcze te bloki chyba. Zobaczymy, czy już możemy stworzyć. Możemy. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tylko sześć. Potrzebujemy więcej złota. No, ale wiesz, a to ja tak, a co mi, wiesz, tak ona mówi, o, lubię, jak widzę, jak czarna osoba, biała osoba razem są, nie? Ja tak, próbujesz mi coś powiedzieć? Ona też tak zaczęła się śmiać, o, chciałbyś, wiesz, takie głupoty, chyba, no, myślałem, że chyba zostawiłem ten w środku, ale nie było. No, ale bardzo śmieszna, bardzo, bardzo śmieszna, bardzo miła, fajna panienka i bardzo miło się z nimi gadało, i ona występowała tam w dużo rzeczy, wiesz, taka komedianka tak jakby bardzo, wiesz, bardzo śmieszna, wiesz, wiedziała, jak się śmiać i bardzo, jak zaczęła, raz zaczęła ten, robić swój acting tam, nie, ten, jak jej przedstawienia, to ja tak, wiesz, bardzo, tak bardzo głośno zaczęła, wiesz, ryczeć, bo ten niby jej syn umarł, nie? Ups! Niby jej syn umarł w tym teledysku, nie? I ona tak Nathan! Why Nathan? Tak, wiesz, całego głosu w tym parku, wiesz, masakra, ale zajebiście, zajebiście, tylko po prostu masakryci, ale bardzo, naprawdę zajebiście było, bardzo miło się nagrywało z nimi i naprawdę super, naprawdę super. I kocham, wiesz, spotykać nowych ludzi, pracować z nowymi ludźmi zawsze. I zajebisty był dzień, coś, co nigdy nie zapomnę, nie? Wiesz, o to chodzi ogólnie. Żebyś miał rzeczy w życiu, co nigdy nie zapomnieć. Ja myślę, że, wiesz, każdy powinien się, nie powinniście, wiesz, trzymać tej samej rutyny codziennie. Wiesz, oczywiście musicie iść do szkoły, musicie pracować, musicie różne inne rzeczy robić, ale od czasu do czasu, wiesz, zrobić coś innego, spróbować coś nowego. Wiesz, nie chodzi mi o jakieś niebezpieczne rzeczy, wiesz, narkotyki czy coś tamten, ale wiesz, wyjść gdzieś w nowe miejsce, czy spróbować coś nowego, jakieś jedzenie czy coś, czy wyjść po prostu gdzieś, ponieważ ja nadal pamiętam, na przykład tydzień temu nie pamiętam, co robiłem, bo było mniej więcej to samo, co dzisiaj. Ale ja nawet pamiętam od 4-5 lat temu, jak byłem na jednej sesji zdjęciowej, gdzie mi dali taką dobrą zupę, tak za 10 funtów jakaś zupa. Kupili mi od razu, nie, jakieś chocolate brownies, wszystko było tam i wiesz, oczywiście zapłacili mi za to. Ja to nadal pamiętam. I takie rzeczy będziecie pamiętać do końca życiu, więc wyjdźcie, próbujcie nowe rzeczy, ale nie chodzi o niebezpieczne rzeczy, tylko o ekscytujące bardziej, niebezpieczne. Nie mówię wam, specjalnie wam nie mówię, żebyście trzymali się dalej od tych niebezpieczniejszych. Jest granica, na przykład, powiedzmy, alkohol, to wiesz, można sobie popić, musisz być mądry, żeby mieć fajny czas, inaczej wylądujesz w jakimś tym i będziesz żygać, czy wstaniesz i nie wiadomo, nie będziesz wiedział, gdzie jesteś, nie będziesz, wiesz, łeb, będziesz rozwalał, czy coś. Ale jak pijesz, wszystko zrobić mądrze i pomyśleć, zanim coś robisz i na przykład, nie wiem, zabukować sobie wyjazd gdzieś, nie wiadomo gdzie, iść na, oczywiście wakacje zawsze wszyscy pamiętają na bajerze i to jest właśnie z tego powodu. Właśnie z tego powodu, ponieważ pamiętamy rzeczy, które się wyróżniają. I to są rzeczy, które powodują, że nasze życie wolniej mija. I to jest bardzo ważny fakt, że nasze życie bardzo wolniej mija. I o co chodzi? O co mi chodzi, kiedy mówię wolniej mija? Wiesz, jak ludzie coraz starsi się i mówią, ale życie tak szybko mija teraz, tak szybko mija. To jest, nie wiem, czy wiecie o tym, to jest z powodu, że właśnie, czekaj, chyba wystarczy już tych złotych, to jest z powodu, że
właśnie, kiedy coś się powtarza więcej, na przykład, nie wiem, chodzimy do szkoły, to mniej nasz mózg to zapamiętuje jako ilość czasu, ponieważ to już tyle razy zrobiło. Tak samo jak, nie wiem jak to, są takie, w naszym mózgu, prosto powiedzieć, w naszym mózgu są takie, nie wiem, informacje, ale próbuję jakoś to wytłumaczyć porządnie. I kiedy ta informacja jak to mam powiedzieć, w prosty sposób. Tego nie chciałem zrobić, czekaj, musimy iść naokoło. W prosty sposób, jak coś się robi często, to mózg mniej reaguje na to, więc czuje się, więc czuje się, jakby szybciej minął czas. I o to chodzi, o to właśnie chodzi. Czemu nie mogę, kurczę, muszę wbić znów o jeden poziom do tyłu. I nasz mózg odczuwa, że mniej czasu mija. Dlaczego? Bo właśnie powtarzamy coś, więc jak to ominąć? Jak spowodować, żeby nasze życie... Do czego to nawet jest podłączone? Czy ja to rozwaliłem? Możliwe, że ja to rozwaliłem. Ja to rozwaliłem. Ale nie ma tego. O kurczaki, musimy iść na górę. No, więc tym więcej rzeczy, co robisz, na przykład jak macie jakąś zajebistą noc i ten... Pamiętacie tą noc długo, nie? Na przykład jak was się teraz spytam, co z ostatniego roku pamiętacie najbardziej? Co się stało? Napiszcie w komentarzach. Gwarantuję, że to jest coś, co się wyróżniło. Coś, co nie było coś normalnego. Coś, co nie było innego. I pamiętacie to tak w takich detalach, że wydaje wam się, że dłużej trwało. A, i właśnie w tym jest ta złota magia. Kurczę, czekaj, zablokowałem się tutaj. W tym jest ta złota magia, ponieważ... możemy tutaj nawet dwa dodać? A czy się podłączą? To jest pytanie. No, a tam damy jej. Niech będzie. No i w tym właśnie jest ta cała magia. I na tym polega, żeby czuć... możecie nawet, wiesz, rodzicom to powiedzieć, może oni, wiesz, myślą, że czują, że życie im tak, ich tak szybko, wiesz, omija, że życie tak szybko się kończy. Już nie musicie tak czuć. Ja też czuję, kurczę, tak szybko czas leci, co tu się, kurde, dzieje? Kiedy ten czas minął? Ale to jest oczywiste. Czekaj, zapomniałem zakryć tutaj te wszystkie bloki i to głupio wygląda w moim zdaniu. No więc macie rozwiązanie. Róbcie różne rzeczy, nawet zagadać do kogoś nowego. Wyjść sobie, zjeść coś nowego, pójdziesz do McDonalda, zamawiasz to co zawsze. Spróbuj coś innego, może ci się nie będzie smakować. Ale co? Może znajdziesz nowy, idealną recepturę, która naprawdę ci się podoba. Kurde, nie wiedziałem. Dzięki, Pingwin, za to, że polepszyłeś moje życie, bo teraz odkryłem Big Mac Double Cheeseburgera, wiesz? Nie wiadomo. Ale jak się nie spodoba, to zapamiętasz ten dzień, bo powiesz, to był ten dzień, wiesz, kiedy ten, poszłem tam i Pingwin powiedział, żeby spróbować coś nowego i okej, nie smakowało mi, ale zapamiętasz. I to jest najważniejsze. Wiesz, żebyście nie na pewno nie będzie smakować strasznie, ale będzie coś do zapamiętania i w taki sposób można żyć swoje życie do maksa, do maksymalnego potencjału. W taki sposób. Więc zostawiam was dzisiaj z taką bardziej doświadczoną myślą. Dziś. Wiem, że czasami bawię się ten, ludzie mówią, że dla młodszych, którzy często twoje odcinki są, wiesz, tak bardziej do młodszej generacji, ale myślę, że to się opłaca, to co dzisiaj powiedziałem, dla każdego wieku. Nieważne, czy jesteś młody, stary, czy tam, nieważne. Ale jeżeli myślicie, że informacja była, wiesz, interesująca, czy może nawet spróbujecie, zostawcie komentarze, powiedzcie mi, czy będziecie próbować takie coś. Powiedzcie mi, bo zawsze jest fajnie wiedzieć, czy ludzie reagują na to. Jeżeli wam się podobało to, co mówiłem, albo po prostu podobał wam się odcinek Jogboxa, to zostawcie lajka. Możecie subskrybować na górze na więcej odcinków. No i tyle. Dzięki za oglądanie, ale jeżeli wam się podobało, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.